dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Właśnie wybieram się, jadę do Wojtka Pierzyńskiego, do Kalonki koło Warszawy. Sprzedałem swój napęd, mój ulubiony napęd, na którym bardzo dobrze mi się latało, na C-Maxie. W zasadzie latałem nim od 3 lat. No i tak naprawdę latałem bez większych problemów. Nic z tym napędem wielkiego się nie działo. Miałem mały problem z szarpaczką, z którym sobie poradziłem. Od tej pory, jak została zrobiona, nie miałem żadnych problemów. Miałem problem też również ze sprzęgłem odśrodkowym, ale ten problem również został rozwiązany. Wymieniłem sprzęgło na nowe. No i oczywiście po zrobieniu małego serwisu napęd został przeze mnie jakiś czas temu sprzedany. Myślę, że nowy nabywca napędu będzie bardzo z niego zadowolony. Chodzi o to, żeby o niego dbać. No i wiadomo, jak ktoś dba, no to ma. Także życzę nowemu nabywcy, koledze, który będzie na nim latał, wielu wspaniałych godzin spędzonych w powietrzu i cieszenia się z C-Maxika. No. Także do zobaczenia już u Wojtka. Ja wiem. No już odpalałem go. Sprawdzałem, zatankowałem trochę. No i moi drodzy, jesteśmy u Wojtka Pierzyńskiego w Kalonce. Grzesiek wreszcie porządny, porządny napęd będzie miał. No i stało się już jasne. C-Max już się skończył, tak? No C-Maxik, jak go nazywałem, moje ustrojstwo, którego naprawdę nie żałuję, pięknie chodził, ale no już trzeba było zmienić na coś nowszego ze względu na to, że i trochę wagi przybyło, a tutaj nowy napęd Moster 185 MY22, tak? To jest MY20, 2020 roku silnik. MY22 różni się troszkę, ale niewiele, bo różni się tak naprawdę detalami w szarpaczce i w mocowaniu airboxa, a tak naprawdę to jeżeli chodzi o parametry, o wszystko inne, to jest dokładnie ten sam silnik. No ten silnik ma 35 godzin mniej więcej nalotu, także dobrze dotarty. Elegancko. Śmigło 130 airbox dedykowane, 701F się nazywa to śmigło. Dedykowany do Mostera z tym przełożeniem. Zbiornik 16 litrów. 16 litrów, tak jak chciałeś, proponowałem 20, ale myślę, że aż tak daleko znowu nie będę latał, najwyżej będzie się lądowało gdzieś po drodze. Zawsze można wymienić, tak? Prawda? Uprząż Power Set Comfort dudkowy, także teraz tylko wsiąść i latać. Trajka na Rotaxie właśnie 462 w kawałkach. Na weekend będę ją składał. Myślę, że uda mi się ją w niedzielę oblatać. Tu do remontu chłopaki dzisiaj przynieśli jeszcze. O, do remontu. Silnik dobry, działający. Kosz niestety uległ uszkodzeniu. Będzie dorabiany nowy kosz. No i tutaj nowa trajka, która czeka już na złożenie. Zamówiona, tak? I na oblatanie później. Tak, tak.